Ty nie wiesz, gdzie jest Centrum Sztuki Współczesnej, jak jedziesz przez Wisłę, tam i po lewej stronie ten zamek ujazdowski. A, w zamku ujazdowski. No, 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 to tam jest jutro taki wernisaż, tam jest taki pokaz, on jest nagrywany, ale a bardzo fajnie tam ostatnio, bardzo przepyszne wino, dużo wina jest. Tak. A ja byłem tam podawać, przy składach ruchomych, to się wchodzi. No i co widziałeś? Ojca, czytali o Ojcu Świętym. Dalej, to trwało chyba ze 2 godziny, dalej wino dobre i takie chlebek taki dobry też. Ale gdzie to było na dole? Na górze. Na górze, tak? Tak. A, tak. U tych literatów? Tak. A Breżniew był? Nie, nie był. A skąd ty widziałeś o tym? Bo Ireczek stęskniony był i nie wiedział. Trzeba było, wiesz, żeby Ireczek wiedział o tym tym. Czemuś nie powiedział. No jak ja mogę teraz? Trzeba było powiedzieć. Ireczek pojechał aż na lotnisko, bo myślał, że tam jakiś poznajduje piwa, wina, wódki, wiesz. No bo on ciągle jest, no, no my to mówimy tutaj w radiu, to KFM Ekstra, że Ireczek pojechał na lotnisko, bo się wściekł, że nic nie ma, ale wiesz, byśmy kupiły tam dla niego jakieś piwo, jakby się tego firma nasza zlitowała. Ale on pojechał, no to niech jedzie, no. No, także wiesz, pozdrawiamy serdecznie, no człowiek niestety jeszcze teraz nie żyje wiecznie, ale mąż twój zdrowy i ochoczy, myślę, że wkrótce ujrzysz go na swe oczy.